Mali pacjenci czekają na moment, aż w sali nie będzie nikogo z personelu. Rodzeństwo z domu dziecka jest przerażone, że wychowawczyni chce ich rozdzielić i planują ucieczkę ze szpitala. Niespodziewanie sadystyczna kobieta wraca, żeby ich ukarać. Jak wrócimy do ośrodka, to rozdzielę was, zobaczysz. Ale najpierw dostaniecie karę za to, że narobiliście mi kłopotów. Ty pierwsza idziesz ze mną. Ała! O, ugryzł mnie! Co się tutaj stało? Co się pani stało? On mnie ugryzł! Bo ona dorwała Anetę, szarpała ją za bluzkę, próbowałem ją bronić. Przyszłam zobaczyć, jak się czują, czy im czegoś nie potrzeba. On się na mnie rzucił, mnie pogryzł. Dobrze, już tego nie ma. Ja weź panią do zabiegówki, załóż opatrunek, już daj środek przeciwbólowy. Dzieci, co się tak naprawdę wydarzyło? Powiedzcie. No przecież już powiedziałem. Dorwała Anetę, szarpała ją za bluzkę, próbowałem ją bronić. Ale spokojnie, chcemy po prostu wyjaśnić, co się wydarzyło. Anetko, czy ta kobieta zrobiła ci coś złego? Nie, bo Tomek mnie obronił. Niech nam pani pomoże. Dobrze, na pewno wam pomogę. Tutaj jesteście bezpieczni. Dobrze, leżcie sobie spokojnie. Mogę cię prosić na chwileczkę? No? Szefie, ja wierzę tym dzieciakom. Słuchaj, mi się też to nie podoba. Zrobimy tak. Ja sprawdzę nagranie z monitoringu. Jeżeli jest tak, jak dzieci mówią, to ja to zabezpieczę. Będziemy mieć dowód dla policji. Pani doktor, potrzebują pani na chirurgii. Muszę to. Aneta, teraz wstawaj, idziemy. Ale ta pani doktor powiedziała, że nam pomoże. Ile razy mam ci jeszcze mówić, że dorosłym nie wolno wierzyć? Przestraszone rodzeństwo nie wierzy, że lekarze obronią ich przed wychowawczynią. Dzieci są przekonane, że po tym jak chłopak ją ugryzł, kobieta jeszcze bardziej się wścieknie i będzie na nich okropnie się mścić. Przy wyjściu ze szpitala spotykają chłopaka, który się nad nimi znęca. A, to faktycznie będziecie mieli przewalone. Przynajmniej nie jestem tchórzem, który dla niej kapuje i bije młodszy. Ja próbuję jakoś przetrwać, czaisz? Albo będę z nią, albo będę miał przewalone jak cała reszta. Czyli dokładnie, jesteś tchórzem. Zamknij w końcu mordę! Karol, ona powiedziała, że nas rozdzieli, a my z Tomkiem musimy być razem. Puść nas, proszę! Ale wtedy to ja będę miał przerąbane. Przecież nie musisz jej o niczym mówić. Karol, ty nie jesteś taki zły jak ona. Proszę, 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 proszę. Dobra, spieprzę z tym migiem. Dawaj szybko. Chciałbym dać z nimi nogę, ale nie dam rady, boję się także masakra. Zostanę. W sumie zostały mi tylko 3 lata do 18. Uff, może jakoś przetrwam. Mam nadzieję, że przynajmniej im się uda. Nie wydam ich.